smoczy ogień dla opalin! Zły śmiech! Mua! Ha, 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 ha! Nie! Bądź po stronie przyjaciół! Dobry śmiech! Hej, Miss Li! Co tam porabiasz? Podziwiam sobie trawę. Zielona! Zero wewnętrznej walki między dobrem a złem! Misty, gdzie jesteś? Właśnie! Oczyszczam jego energię! Kocham oczyszczanie energii! Pomóc ci? Nie! Nie trzeba! Dam radę! Ten naszyjnik jest jakiś podejrzany. A ty dziwnie się ostatnio zachowujesz. To byłaś ty? Zabawny żarcik, ha? Tak, ha, ha, ha. Zip ma rację. Zdejmij go chociaż na jakiś czas, dobrze? Nie! Ja nie mogę go zdjąć. On jest bardzo ważny dla mnie. A teraz, jeśli pozwolicie, polecę załatwić pilną sprawę. Niewiele brakowało. Cienie jagody. Opalin je uwielbia. Nie, odchodź. Nie możesz zdjąć, tak? Pokocha mnie na jakieś 5 minut, jak je dostanie. Naszyjniku, gdzie jesteś? Miałeś nie odchodzić. Mówię wam, że coś mi tu nie pasuje. Można by rzec, że wygląda podejrzanie i mrocznie. A z drugiej strony super się błyszczy. Hej, jestem Izzy. Powiem wam głupi wiersz. Ziemski mi śmierdzi, a Pegas mi cuchnie. Tak jakby się myły w zlewie z kuchni. A robótki ręczne są do bań. Patyczkowy glit! Naszyjnik przemienia cię w twoje przeciwieństwo. To jest jak antyiskra. Brawo! Po co komu? Bip, ty masz więcej świecić. Tak, więcej. Tak, więcej. Kto chce usłyszeć piosenkę? Jakbym nie była sobą. Tak, też się nie czuję do końca sobą. Chodźcie, coś wam pokażę. Miałaś rację, Zip. Ten naszyjnik rozsiewa zło. To... jak się teraz czujesz? Jakoś lepiej. Jest lżej, radośniej, czuję się mną. To świetnie, Misty. Więc gadaj, skąd miałaś naszyjnik? Odziedziczyłaś? To prezent urodzinowy znalazłaś w Różkowie? Wierz mi, lepiej, żebyś nie wiedziała. No dawaj, zdradź tajemnicę. Naszyjnik nie pochodził od Pegazów. A może od Różków? Gdzie tak wiosą?